Hello. Tak, już się macham, bo już pod górkę idę. Wypycham. Dzisiaj w górach Sowich. Kolejny park krajobrazowy. No właśnie. Kawałek tylko pod górę. Trasa do Wielkiej Sowy, po drodze Kalenica, Żmij, punkt widokowy. Potem po drugiej stronie, tam na Kozie Siodło. Też jakoś się będę dostawał jakąś drogą i tam jest też jakiś punkt widokowy. Co dalej? Zobaczymy. 26 km. Przewyższeń tyle samo co na Śnieżnik, jak byłem tydzień temu. Pogoda jest fantastyczna. Mniej wieje, choć trochę. Jest dużo cieplej. No i dzisiaj się przygotowałem już ubraniowo. Nie dałem się zaskoczyć. Góra jak widać na grubo, ale dół skóra. Dobra, ja sobie tu już mogę jechać. Kawałek za mną, kawałek 100 metrów. Widzimy się później. Gdzieś tam wam coś jeszcze napiszę, powiem. Pa, pa. Sowie to specyficzne góry. Są inne niż pozostałe. Jesień w górach Sowich jest bardzo ładna. To muszę wam powiedzieć. Naprawdę jest pięknie. Ja tą drogą jechałem ostatni raz z 8 lat temu. Widzę, że tu się bardzo dużo zmieniło. Wcześniej to był jakiś taki, nie wiem, zarośnięte trochę. Teraz jest szeroki szuter. Jest równo, nie ma tyle kamieni, co było wtedy. Jest okej. Dobra, mam trochę w dół. Słuchajcie, jedna rzecz. Tutaj można spotkać muflony. Tak, takie kozy, takie barany górskie. Są ich tutaj bardzo dużo. Wielokrotnie miałem okazję się z nimi spotkać w Srebrnej Górze na trasach enduro. Niejednokrotnie równolegle po prostu biegły, jak myśmy rowerami jechali po trasach. Czyli jak dziki zapieprzaliśmy, a one po prostu biegły równolegle. Potrafiły przeskoczyć drogę na drugą stronę, przed samym nosem. Szok. Znajome miejsce tutaj. Ten x lat temu pełno liści, pamiętam, leżało. A dziura jest bez zmian, a dalej taka sama. Dobra, ja się wspinam. Później coś jeszcze wam powiem. Zaczyna się naprawdę ładnie robić, ciepło. To jest najważniejsze. No i wspinaczka pod górę. Czyli popedałujemy trochę. Kawałek pod górkę, udało się, jakby nie inaczej. Tu jest szczyt, tam nie wchodzimy, nie ma po co. Trawers i uwaga, trochę w dół. Stromo i ładnie.
Może się uda upolować jakieś zwierzę w obiektyw. Zobaczymy. Dobra, jadę dalej. Wam pokażę. Bardzo fajny punkt widokowy. Gdyby tutaj była jakaś kładka czy coś, o tu w tym miejscu, to dokładnie tam widać góry stołowe, Szczeliniec. On gdzieś sobie tam jest, w tej mgle. Wyraźnie się zarysowuje. Tamtą stronę gdzieś będzie mój ukochany śnieżnik zeszłotygodniowy. Dał w kość, dał. Na razie docieram do Kalenicy, w zasadzie może nie tyle co docieram, bo jeszcze trochę mam, ale już niedaleko. Tu się pasz, tak? Zaraz Pancio wraca. No i właśnie, brakuje takiej, kurcze, z desek zbudowanej wieżyczki. Kurcze, tam jest ten Szczeliniec wielki, ta sosna jest dokładnie na nim. A on tam po prawej, lewej wystaje obok tej sosny. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, ja sobie jadę dalej. Zobaczmy te kolory w ogóle. Jak tu się mieni jesień złotymi kolorami. Miesza się z tym zielenią jeszcze. Pięknie. Warto było się zerwać z domu. Boli mnie, jak na to patrzę. Pamiętam ten podjazd. To jest masakra po prostu. Oj, będzie bolało. Tam za mną do góry. Tam. Będzie bolało. X lat temu leżało tam drzewo jeszcze w połowie drogi przewrócone. Ja pamiętam gimnastykę, żeby rower w ogóle przerzucić. Nie wiem, ile wchodziłem, że na górze po prostu padłem jak mucha, koń po westernie, nie miałem siły po prostu. No dobra, muszę się psychicznie trochę nastawić na to, co zaraz będę robił. Nie włączam kamery, bo nie chcę się potuć z nią. Jest. W ogóle muszę się rozebrać, bo jak wejdę na górę, to będę pływał. Matko córko, kto to usypał? Dobra, jadę. Jednak to nagram. W połowie drogi, a trochę dalej. Ale zaczyna się największa stromizna. Tutaj. Za 40 metrów mi zostało do góry jeszcze. Oh fuck. Chyba tego crossem by nie podjechał. Nie pamiętam, czy było tu tyle kamieni, jak byłem ostatni raz. Nie pamiętam. Patrzcie, jakie widoki w ogóle. Tam w kierunku na następną górę. No i tam gdzieś moja wiata jest. Jest budka. Tam było przebieranko. Nie było. Moje przybieranko to tylko ściągnięcie czapeczki, apaszki, nic więcej. Dobra, bo stygnę, a do góry jeszcze kawałeczek zostało. Widać, że
palkę. Tylko na 4 golasu. Tam był ten morderczy podjazd. Podejście. Ja musiałem wejść, bo tam się nie da wjechać. Zaraz w tamtą stronę jadąc, wpadnę na taki odcinek a la trial. Będzie trochę przypominał śnieżnik na zjeździe. Komara poknąłem. Całkiem dobry był. Gdzieś mi tam w płucach siedzi. Dobra. Czas jechać. Obywatele. No i jest i strzeliniec. No wiem, że da się upolować. Tutaj jest. Przygód kilka. Spineczka na kalenicę. Aby dotknąć. Wcześniej jeszcze punkt widokowy na żmij. Czyli tutaj zaraz gdzieś w lewo. Ups. To jest to, co lubię na moich wyprawach. Niespodzianki. Powolne drzewa. Dobrze, że nie tymi koronami. I dobrze, że da się to obejść, bo już ktoś tędy chodził. Narobione ślady. A punkt widokowy jest tuż, tuż, już tutaj. Widać. Dobra, parę minut i będę tam na miejscu. Ale widoki są jeszcze fajne. A na kalenicę jest... O tam. Za tym drzewem po prawej, tam ostatnim jest rozdroże. Prawo jest na dół, skąd przysiadłem i prosto jest już na sam szczyt. Niedaleko. Jesteśmy. Ale coś wam pokażę, to wam szczeny spadną. Poczekajcie. Jeszcze jak pokazać, moment. I się do tego zbliża. Słuchajcie, szczęka spada. To szczęka spada. To za widok. Już moment, już za chwilę. A proszę. Coś pięknego. Tam są góry stołowe. Strzeliniec widać. Tam gdzieś jest śnieżnik, nie będzie widać. Nieważne. Zobaczcie, jak pofałdowany jest ten teren. Fale normalnie. Wieczorem ognisko by się to rozpalił, ale to park krajobrazowy, więc ja bym nawet nie próbował. Zobaczmy te mieścinki, co są tam na dole. Kurde. Czyli co, warto było się styrać przez te drzewa, żeby tutaj dotrzeć. Wszelkie zdjęcia, jakie widziałem, i zdjęcie 360 w ogóle tego nie oddaje. W ogóle. W ogóle coś tutaj jeszcze rosło. A w ogóle chyba zdjęcie ktoś robi gdzieś stamtąd, mi się wydaje. Bo chyba te drzewa było widać. Dobra. Chwila postoju, coś zjeść, napić się. I pędzić na kalenicę, póki turystów nie ma. Bo powiem wam, jest pusto. Nikogo jeszcze nie minęłem. Żadnego człowieka, żadnego turysty. Cisza, spokój, jak makiem zasiał. Właśnie to jest to, co lubię. Dobra, na papku, parę fotek fajnych z tego miejsca jeszcze strzelę i jadę dalej. Jeden z
celu wyprawy. Kolejny punkt widokowy. A popatrzcie tutaj. To jest masyw Wielkiej Sowy. Tam na górze. Jakby ktoś pytał, ostatnie podejście przede mną na Sowę. To będzie koniec. Znaczy koniec. Potem w dół i potem znowu w górę. Koniec jakby połowy. No i powrót, tak. Obok równolegle, tylko szerszymi szutrami, a końcówka znowu pod górę i tym diabelskim podejściem znowu, ale już tym razem w dół. Pójdzie jak spłatka. Dobra, idę na tą Sowę. Przywitać Sowę. Uła. Kozie siodło za mną. No zaraz tutaj. Uła, do góry. Tam do asfaltu, na szuter. Powiem wam, tragedia. Tyle tłumów na szlaku. W ogóle skąd to się bierze, to ja nie mam pojęcia. Nie wiem, czy tu w ogóle spuszczać rowery na Sowę, to nie wiem, czy to ma sens przy tych ludziach. Nawet, ba, usłyszałem dzisiaj, co ja tu rowerem robię. Potem wpadłem na jakieś dwie kobiety, które sobie szły środkiem. Ani z prawej, ani z lewej. Jeszcze wielce oburzona była, że ja mówię, przepraszam, bo chcę rowerem przejechać. Ona nie zejdzie. Nie, trzeba było zejść z roweru, przebiec przed nią, wsiąść i pojechać dalej. I to na podjeździe, no. Taka kultura. Myśli, że jest pieszy, to ma wszystko, może i nic więcej go nie obchodzi. No, trochę to boli, bo chyba to nie tak powinno być. Jadę sobie do schroniska, tam sobie przerwę zrobię, coś zjem, wypiję. Młoda chyba godzina, nawet nie widzę. Się zasłoniło, nie widzę. No, i droga powrotna na luzie. Siły dużo, żele zaczęły działać, podjazd robię jak chcę. Dobra, jadę.
mój diabelski podjazd, tym razem w dół. Jednak go zajdę, nie będę zjeżdżał, bo jest za dużo kamerdoli, a jest za stromy. I widoki o innej godzinie, słońce jest już gdzie indziej, po mojej prawej, lepiej to widać teraz, mi świeci po obiektywie. Tutaj będę miał wspinaczkę krótką na górę, potem w zasadzie już prawie tylko w dół i tam za tym wzgórzem, tu jest Przełęcz Woliborska, tam jest koniec tripu dzisiaj. Jak tam się ta hacjenda na dole trzymie, tutaj jest, bardzo ładnie widać. No, powiem szczerze, że styrałem się trochę dzisiaj. Suma tych podjazdów zrobiła swoje. Ale jesień tutaj zaczyna naprawdę robić dużo już. Za 2 tygodnie tu będzie tylko i wyłącznie złoto. W złotym kolorze to wszystko. Tutaj jeszcze jest trochę zieleni. Znaczy więcej zieleni niż brązowych liści. To nic, tyle. Jadę na dół. Potem coś tam jeszcze nakręcę. No, już jest koniec. Zostało z 200 metrów do końca. Powiem wam tak, fajnie, naprawdę fajnie tu jest. Teraz popatrzyłem trochę pod kątem MTB, że tutaj można naprawdę dużo zbudować, zrobić. Ja się tam zatrzymałem kiedyś tylko na samej górze, nie zaglądałem już tutaj w te kąty. A dzisiaj sobie troszeczkę popatrzyłem w różne miejsca i powiem wam szczerze, tutaj można coś dużego zrobić. Ale musimy coś wymyśleć dla pieszych, bo na sobę to trochę słabo, po tych szlakach, co tam istnieją, są zawalone ludźmi. A więc puszczać tam masowo ruch rowerowy, to nie będzie zdrowe. Pozabijają się wcześniej czy później ci ludzie po prostu tam. To jest tylko kwestią czasu, że ktoś zacznie na kogoś narzekać, jedni na drugich zaczną najeżdżać. Jedni powiedzą, że mogą, drudzy powiedzą, że też mogą. Jedni drugich nie będą chcieli tam widzieć. To nie, to trzeba zrobić tylko i wyłącznie szlaki rowerowe na górę. Natomiast zostawić w spokoju te, co są teraz, tak jak są, w tym stanie. Tak przynajmniej uważam. No, ja już mam tu koniec. Ostatni zjazd mnie tu czeka w dół. No i parking. I kawa. Tak, kawa. Więcej refleksji to jak już wrócę, to powiem, co ja jeszcze tu widzę i jak ja to widzę. Bo dużo, dużo trzeba jeszcze tu zrobić, żeby to był, jak to się mówi, poezja w MTB. Dobra. Pa, pa, Górysowie, do następnego, za kiedyś tam. I dzisiaj wystarczy. Pobawiłem się zacnie. Potrialowałem, podownhillowałem, postraszyłem ludzi. Wystarczy. Pa, pa.